Bo państwo pisu to państwo strachu. Obywatel ma się bać, obywatel ma być e, ostrożny, obywatel e, wreszcie e, nie ma korzystać w pełni ze swoich praw i swobód obywatelskich. I tak na przykład rozumiem, jako szef klubu, platformy w, w Senacie, tak rozumiem te zapisy, które dotyczą. Kontroli Internetu. Zupełnie nowa część. No ustawy. To, to jest nowe, tak. to jest ta sfera, która była symbolicznie wolnościowa. Znaczy, internet miał był symbolem wolności, wolności słowa, czasem nawet y, przesadnej, bo anonimowo prowadzono i prowadzi się w dalszym ciągu w internecie hejt wymierzony przeciwko osobom czy instytucjom. Ale jednak internet jest symbolem wolności, a w tej ustawie kontrola nad internetem będzie bardzo głęboka. Podkreślam to z całym przekonaniem. Bardzo głęboka bardzo No więc właśnie, i bo tutaj szeroka. Prawo i Sprawiedliwość broni się, no właściwie o co chodzi. Ona wprawdzie będzie taką następczą, ale jest ta kontrola sądowa. Po pół roku sąd będzie mógł weryfikować. No tak, tylko że kontrola po pierwsze następcza, jak pani redaktor powiedziała, żadnej kontroli uprzedniej. Po drugie, kontrola tak naprawdę statystyczna, bo sąd będzie otrzymywał on informacje o liczbie, o rodzajach oraz o w kwalifikacjach prawnych prowadzonych e, e, kontroli w interne, internetu, ale będzie ona tylko fakultatywna, jeżeli chodzi o uzasadnienie. To znaczy, jeżeli sąd będzie chciał, to będzie mógł domagać się uzasadnienia dla prowadzenia poszczególnych postępowań kontrolnych. Przy ogromnej liczbie tych postępowań trzeba założyć, że sąd takich, takich działań nie będzie prowadził, a zatem to będzie kontrola fikcyjna.